Jestem na terytorium, świętym miejscu aborygenów. To terytorium było kiedyś tabu. Było niedostępne również dla wielu członków plemienia, plemion, które tutaj żyły. Jest to szczególne miejsce, bardzo piękne, magiczne. A pozostałość tego drzewa, ogromnego eukaliptusa, którego liści tam leżą dalej, wibruje niezwykłą energią. Z tego, co wiemy na temat kultów aborygenów, to dla nich każdy taki, jak my to nazywamy, pomnik przyrody, czyli wielkie, piękne, szczególne drzewo, czy niezwykły kamień, były dla nich miejscami kultu. Prawdopodobnie to też jest, tak przypuszczam, prastare miejsce kultu. Tutaj w dole jest strumień, święty strumień Safaraz. I to terytorium, o którym mówię, na którym tutaj jesteśmy, znajduje się pomiędzy Olindą, Safaraz, Emerald, Mount Dandenong, czyli górą Dandenong. I tak jak powiedziałam poprzednio, było to kiedyś tabu, natomiast teraz od wielu, wielu lat już, od dziesiątków lat tutaj wkroczyła cywilizacja, tu mieszkają biali ludzie, stworzyli sobie tutaj domy, piękne ogrody. Na szczęście to miejsce zamieszkują ludzie, tak to nazwę, o pogodnych usposobieniach, którzy dbają o te terytoria. A my przyjechaliśmy tutaj, żeby odkryć, co w tych miejscach, jakiego rodzaju magia tutaj była tajemnicą i żeby poprosić starożytnych kreatorów tego miejsca, świętych terytoriów, poprosić o otwarcie wrót, o pozwolenie na wejście na teren ich lądu, ich domu, by mogli opowiedzieć nam coś więcej na temat tego, na temat ich kultury, ich starożytnych wierzeń, co może być dla nas bardzo przydatne. Wygląda ten staw. Kilkanaście sekund wcześniej miałam taką wizję, że pojawiło się światło i ono truwa. Poprosiłam o taki znak, wiesz? Zaczęłam rozmawiać ze starożytnymi duchami tego miejsca, tego lądu. Czy pozwolą nam zrobić tutaj o nich opowieść? I zaczęłam się komunikować poprzez tego ptaka i poprosiłam, żeby poprzez tego ptaka dali mi znak. Czy jest pozwolenie, czy nie ma? No i to było tak jak zastanowienie się, wiesz? Z tym pytaniem, po co my to mamy zrobić? Czego my tak naprawdę chcemy? Wierzenia aborygenów co do Dreamtime, czyli czasu snu, czasu, czyli wymiaru takiego, w którym istnieją ich legendy, zawsze ponad przestrzenią i czasem, gdzie istnieją starożytni kreatorzy ponad przestrzenią i czasem, gdzie duchy ich przodków istnieją poza przestrzenią i czasem i gdzie oni się mogą komunikować ze sobą telepatycznie i poza przestrzenią i czasem, można porównać do przestrzeni zbiorowej nieświadomości albo na przykład pola morfogenetycznego Sheldrake'a. Ale to już są nasze, białego człowieka, pojęcia na ten temat. Natomiast aborygeni widzą to tak, że istnieje czas snu, który istniał od zawsze, od momentu, kiedy zniknęła pustka. I w tym czasie snu, w wymiarze ponad tym wymiarem, dzieje się cały czas to, co było, co jest i co będzie. Chwilę wcześniej, kiedy przygotowywałam się do
do tej opowieści i medytowałam przez chwilę tutaj na kamieniu, spacerowałam wokół tego wspaniałego pnia, pojawił się ptak, kukubara. Ten ptak, który jest na ujęciu, jest to symbol, jest to święty ptak aborygenów. Oni czcili duchy zwierząt i ptaków. Poprzez duchy zwierząt i ptaków, oczywiście symbolicznie, dla nas symbolicznie, dla nich może inaczej, łączyli się ze starożytnymi kreatorami ich lądu, ich praw, ich samych. W ich wierzeniach jest tak, że starożytni kreatorzy, te święte dla nich istoty, które kiedyś w czasach, zaraz po tym jak ustąpiła pustka i zaczęło się tworzyć życie, że oni właśnie byli tymi, którzy stworzyli lądy, góry, drzewa, ptaki, zwierzęta i ich samych i nadali im prawa. I że istnieją nadal w każdej cząstce piasku, w każdej grupce ziemi, w każdym liściu, w każdej gałązce i w każdym piórku na skrzydłach ptaka. Wierzą, że duchy starożytnych kreatorów przybywają, w ten sposób się z nimi komunikują i w ten sposób coś przekazują. I ja myślę, że to nie jest przypadek, że kiedy zastanawiałam się i medytowałam nad tym, starając się nawiązać kontakt, żeby poprosić starożytnych kreatorów tego miejsca, bo otworzyli nam bramy i otworzyli księgę ich tajemnic, choćby troszeczkę uchylili rąbka tajemnicy, że wtedy właśnie pojawił się ten ptak i nieruchomo patrzył na mnie. I ja wierzę w to, że być może w tym ptaku zawarta była cząstka strażnika tajemnic, który oczekiwał ode mnie, takie miałam odczucie, że oczekuje ode mnie powiedzenia magicznego zdania. Po co chcemy się czegoś dowiedzieć o tym miejscu? Po co? Jaki jest nasz cel? I dopiero w momencie, kiedy w mojej głowie, w mojej intuicji pojawiło się takie odczucie, taka refleksja, że po to, żeby przybliżyć wartość ich kultury, ich praw nam, białym ludziom, a także innym kulturom na tej ziemi, w intencji dobra oczywiście i w intencji, by to służyło nam na przyszłość, tak uniwersalne prawa i tak piękne zwyczaje. I poprosiłam, żeby poprzez tego ptaka starożytne duchy tego miejsca, żeby dały mi znak, czy mamy pozwolenie na wgląd w ich tajemnice, czy nie. Zamknęłam na chwilę oczy i zobaczyłam, że pojawia się tak jakby promień światła, który otwiera chmury, tak jak słońce się pojawia na niebie. I zobaczyłam w mojej wizji, że ten ptak wtedy odlatuje, czyli jest jakby zaspokojony moją odpowiedzią, zadowolony z tej odpowiedzi i że bramy się otwierają. Otworzyłam oczy i po kilkunastu sekundach to, co widziałam, to się spełniło, ptak odleciał.